Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest 2 grudnia, więc nagrywam kolejnego vloga. Witam się dzisiaj z wami troszeczkę później niż wczoraj, ponieważ jest już, słuchajcie, godzina 13, czyli no dość późno. Ale jak widzicie, jestem już ogarnięta, pomalowana, ubrana i w ogóle. Mamy niedzielę, dlatego postanowiłam się tak troszeczkę ładniej dzisiaj ubrać, ale do kościoła idę na wieczór dopiero. Jestem już po śniadaniu i tak dalej. I zaraz bierzemy się za losowanie pytania. Czekałam na to cały ranek. Uwaga, mamy mój słoik. Otwieramy słoik. Ciekawa jestem, jakie pytanie dzisiaj wylosuję. Losujemy, losujemy. Zamykam oczy. Znowu czerwony. Wczoraj było czerwone pytanie, dzisiaj też. Uwaga, otwieram, zdejmuję dosiemkę. I rozwijamy. Uwaga, pytanie. Czy dostałam kiedyś jakiś używany prezent? Nie, nigdy nie dostałam chyba używanego prezentu na święta. Nie przypominam sobie, albo może nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, że jest używany. Nie wiem, ale wątpię, że dostał używany prezent. Raczej prezenty na święta kupuje się nowe. Tak mi się wydaje, nie wiem. Piszcie koniecznie w komentarzach, czy dostaliście kiedyś jakiś już otwarty, używany prezent. Ja chyba raczej nie. Nie przypominam sobie. Jutro zapowiada się ciężki dzień, ponieważ właśnie dowiedziałam się, że prawdopodobnie mam jutro sprawdzian z geografii, który miał być w czwartek. I nagle dowiaduję się, że jest jutro. Nie wiem, czy to prawda, tak jest wpisane w dzienniku, aczkolwiek pan od geografii nic nam nie zapowiadał, że będzie jutro. Więc w sumie nie wiem, czy mam się tego uczyć, czy sobie odpuścić i uczyć się do fizyki. Sama nie wiem. W ogóle jak wam się podoba mój dzisiejszy makijaż? W tym aparacie wydaje się strasznie mocny, jakbym miała takie mega ciemne oczy. A tak naprawdę są bardzo delikatnie pomalowane. Dosłownie takim bardzo jasnym, brązowym cieniem z paletki Too Faced Chocolate Bar. Użyłam dokładnie tego jasnego, brązowego cienia. Jest on naprawdę bardzo delikatny i nie wiem, dlaczego na oku wygląda, jakbym miała takie mega ciemne. Fakt faktem, tutaj w zewnętrznych kącikach trochę przyciemniłam ciemniejszym kolorem, ale naprawdę tak delikatnie. Na żywo wygląda to dużo jaśniej, serio. Ale jestem niebieska, wow. Lista ocen, które chcę mieć na koniec tego roku. Te wszystkie oceny sprawią, że będę miała średnią 5.0. Nie wiem, czy to się uda. Mam nadzieję, że tak. Ale możecie sobie zobaczyć, jakie planuję mieć oceny. Ja naprawdę wątpię, że to da się zrobić, no ale postaram się. Te szóstki w ogóle mnie trochę przerażają. Znaczy z artystycznych głównie i z WF-u. Z geografii w sumie mam nadzieję, że będę miała tą szósteczkę na luzie. Ale no zobaczymy, no. Muszę się trochę pouczyć. Słuchajcie, moja mama upiekła przepyszną szarlotkę i właśnie wzięłam sobie kawałek, zaraz będę zajadać. Ogarniam właśnie dziennik. Co my tutaj mamy do nauczenia? W sensie, co ja mam? Ej no, i będę się brała za naukę. Jezu, tak mi się nie chce uczyć. Masakra. Chyba najpierw sobie zjem tą szarlateczkę, a potem biorę się dopiero za lekcję. Mamo, pomalować cię? Ja zrobię wszystko, żeby się teraz nie uczyć, naprawdę. Kochani, przypomniałam sobie o kalendarzu adwentowym z moimi czekoladkami, także tak, biorę sobie teraz mój kalendarz. Już mam ochotę na czekoladkę, także chyba siądę sobie na dywanie. Dzisiaj 2 grudnia, szukamy dwójeczki. O, tutaj jest dwójeczka. Tam, tam, tam. Znowu kółeczko, ale ciekawe z czym tym razem. Uwaga, uwaga, dzisiaj mamy gwiazdkę. Halo, ostrość. Tak, dzisiaj gwiazdka. Potrzebowałam cukru. Słuchajcie, kochani, zostało już tylko 22 dni do świąt. Tylko 22 dni. Wiesz, mama, że już tylko zostało 22 dni do świąt? A już masz wszystkie prezenty? Jeszcze nie. Na to Mikołaj przynosi prezenty. No więc kochani, właśnie skończyłam odrabiać pracę domową. Jem sobie talarki. Nie wiem, wiecie chyba co to są talarki, no nie? Takie jak paluszki, ale jednak talarki. No więc kochani, byłam już w kościele, wróciłam, umyłam sobie głowę. Jak widzicie, siedzę tutaj w ręczniku i biorę się za kontynuację jakby mojej nauki. I w tym miejscu chciałabym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia jutro w kolejnym vlogmasie. Na razie!